Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zajmiemy się zwiększeniem herców w waszym monitorze. Oglądajcie. Tak więc po co zwiększać herce o jakieś 5, 10 czy 15, jeżeli aż tak tego nie odczujecie? Czym więcej herców macie, tym ta zmiana będzie dla was mniej odczuwalna, ale nie dla systemu. Bo tak, czym więcej herców macie, to system szybciej reaguje. Jest to trochę dziwne, ja tego nie do końca rozumiem, ale w opisie macie film, który porównuje w Valorancie to mniej więcej jak to działa. Czym macie więcej herców, tym od wciśnięcia myszki do strzału w grze mija po prostu mniej czasu. Więc warto mieć trochę więcej herców nie tylko ze względu na płynność obrazu, ale również ze względu na czas reakcji komputera. Zanim zaczniemy optymalizację czy też zwiększenie herców w waszym monitorze, zapraszam was do odcinka z optymalizacją do Windowsa 10, bo jeżeli macie mało FPS-ów, to zwiększenie herców mało wam pomoże. Zróbcie sobie najpierw optymalizację Windowsa 10. Po wykonaniu optymalizacji Windowsa 10 przejdźmy do zwiększenia herców w waszym monitorze. Także przechodzimy do tego, jak zrobić te herce, jak mieć więcej herców na Windowsie 10, jeżeli chodzi o NVIDIA w tym przypadku. No i tutaj to jest banalnie proste, bo musicie wejść tutaj w tą strzałeczkę, klikacie panel sterowania NVIDIA. Jeżeli chodzi o AMD, to wchodzicie w panel sterowania AMD, jeżeli chodzi o Intel, to wchodzicie w sterowanie Intela. Wtedy wchodzicie po prostu w zmianę rozdzielczości. Wiadomo, że zależnie od tego, jaką macie kartę, czy to intelowską, czy to AMD, musicie wejść po prostu w swoim programie, czyli do AMD, czy też Intela. Klikacie sobie zmianę rozdzielczości niestandardowej. Tu w tym przypadku w NVIDIA wygląda tak, że klikacie dostosuj, utwórz rozdzielczość dostosowaną. No i teraz w tym momencie tutaj macie miejsce na herce. Oczywiście na AMD i na Intelu będziecie mieli to trochę w innym miejscu, ale chodzi o częstotliwość odświeżania. I tu metodą próby i błędów dodajcie sobie na początku 10 do waszej wartości. Wy macie tu pewnie 60 albo 144, więc sobie wpiszcie na przykład, jak macie 60, wpiszcie sobie 70, bądź od razu przetestujcie sobie 75 Hz, bo większość matryc, które są 60 Hz, obsługują częstotliwość do nawet 75 Hz, bądź też powyżej. Więc tutaj metodą próby i błędów klikacie sobie odpowiednią liczbę Hz, klikacie test i w momencie, kiedy monitor się wam zaświeci i nie ma żadnych błędów, klikacie sobie po prostu tak. No i macie taką rozdzielczość już utworzone i wtedy możecie sobie nią operować. Czyli macie 75 Hz, a jeżeli okaże się, że macie po prostu out of range, ja to dla przykładu wpiszę, nie wiem, 280, to na pewno będzie out of range, klikam sobie test. I mój monitor w tym momencie jest po prostu czarny, ja nic po prostu nie widzę. I tam jest coś takiego, że macie po prostu, że po kilkunastu sekundach wraca wam monitor do starej wartości, tak więc tym się nie przejmujcie, po prostu musicie chwileczkę poczekać. W tym momencie już mi wróciło do starych wartości, no i szukam wartości po prostu, która będzie jak najbardziej realna. Czyli jak ja mam monitor 240 Hz, to będę mógł pewnie oscylować w okolicy 255 i już wam pokazuję, jak to wygląda. Czyli teraz tak, 250 sobie testuję, patrzę, o, działa, klikam sobie, że tak. Mamy utworzony sobie profil z 250 Hz, klikamy sobie znowu utwórz rozdzielczość dostosowaną i teraz testujemy sobie 260, sobie testujemy 10 więcej znowu i tu już widzę, że jest out of range, bo mi się monitor nie chce zaświecić, więc czekamy, aż się monitor zresetuje do poprzedniej wartości. No i w tym momencie, jak już wiemy, że 260 to jest za dużo, to pewnie spotkajmy się w połowie, czyli 255, testujemy. No i widzimy, a działa, to klikamy sobie tak, mamy ten profil utworzony. No i ja wiem, że tutaj ogólnie mogę jeszcze testować sobie to w górę, czyli na przykład 256, testujemy sobie, patrzymy, działa, możemy znowu sobie zapisać, ja sobie zrobię nie, żeby ten profil się nie zapisał. 257, test, działa, klikam sobie tak. I moja matryca faktycznie obsłuży nawet 258 Hz, tylko że wtedy są jakieś błędy, więc tego po prostu nie robię, tego nie używam. No bo po prostu matryca robi błędy. Ja po prostu będę sobie używał 255 Hz, bądź 250, żeby też nie przeciążać za bardzo mojej matrycy. Aczkolwiek im mniej herców macie, tym bardziej to się opłaca. To znaczy, jak macie 60 Hz, a macie 75, to jest to naprawdę spora różnica, tak więc bardzo serdecznie polecam. No i teraz tak, jeżeli chodzi o rozdzielczość, mamy tu już niestandardowe ustawione sobie w tym miejscu, ale wy jak będziecie mieli obojętnie jaką kartę, to klikacie po prostu na pulpicie właściwości ustawienia ekranu. Tutaj klikacie teraz na wasz ekran, klikacie na zaawansowane ustawienia wyświetlania, klikacie na właściwości karty dla wyświetlacza numer 1, monitor i tutaj macie wszystkie profile, które sobie utworzyliście, jeżeli chodzi o herce, bo tutaj jak widzicie, tych po prostu profili nie ma. Wchodzicie właściwości karty, monitor i tutaj wybieracie sobie na przykład 255 w tym przypadku, bo ja mam akurat taką liczbę, no i klikacie zastosuj. No i teraz w tym momencie używam monitora z jakby hercami 255, tak więc jest naprawdę spoko. Jest już różnica 15 Hz, ja oczywiście tego zbytnio nie odczuję, ale odczuję to tak naprawdę input lag, jeżeli chodzi o system. Czym więcej herców macie, tym jakby to, co robicie, czyli klikacie na przykład strzał, powiedzmy w Valorancie, no to faktycznie on jest bardziej responsywny. To znaczy, że jeżeli klikniecie strzał na komputerze z monitorem 60 Hz, to ten strzał będzie po prostu trochę wolniejszy niż na komputerze, który używa monitora na przykład 240 Hz. I to udowodnił jeden gościu, pokazał gość na YouTubie, oczywiście link macie w opisie. Tak więc w ten sposób możecie zrobić sobie więcej
więcej herców na Windowsie 10, jeżeli chodzi o darmowe herce, no bo wiadomo, że opłacałoby się kupić, jeżeli macie 60 herców, kupić sobie na przykład monitor 144 herce. No i wtedy wiadomo, że w zależności od tego, jakie macie herce, to będziecie mogli nimi sobie manipulować. W przypadku 60 herców widziałem, że nawet wartości potrafią dojść do 85 czy 90 herców, tak więc warto sobie potestować. Nie dawałbym najwyższej wartości, tylko wartość ciutek niższą niż maksymalna liczba, a po to, żeby matryca się nie przegrzewała, tak więc testujcie sobie wasze herce, potem po jakimś dłuższym czasie użytkowania sprawdźcie, czy wasz monitor nie przegrzewa się. Jeżeli się przegrzewa, to trochę zmniejszcie te herce po to, aby monitor po prostu tak bardzo nie obrywał. No i to by było tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli chcecie więcej odcinków tego typu, zostawcie łapkę w górę, komentarz pod filmem oraz subskrypcję z dzwonkiem, podobnie nie pominąć kolejnych materiałów. A jeżeli chcecie optymalizację do jakiejś waszej gry, piszcie w komentarzu, do jakiej gry chcecie optymalizację. Z mojej strony to wszystko, trzymajcie się i cześć!